dniach od 19 do 21 sierpnia odbył się 23 Zjazd Kawalerzystów, który w naszym mieście stał się już tradycją. Co roku w sierpniu Grudziądz na nowo staje się stolicą polskiej kawalerii. Tegoroczne spotkanie zbiegło się z 85. rocznicą utworzenia w Grudziądzu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, 20. rocznicą założenia Fundacji na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej. W sobotnie południe kawalerzyści, uczestnicy zjazdu oraz grudziądzanie i goście naszego miasta mieli okazję zobaczyć na Błoniach Nadwiślańskich inscenizację historyczną Potyczki Wrześniowe 1939 roku z udziałem kawalerii, artylerii i piechoty. Podczas wrześniowych walk wojska niemieckie przekroczyły granicę i zaatakowały polskie oddziały. Wzmożone siły nieprzyjaciela miały przewagę nad polską piechotą, jednak wprowadzenie do walk wielkogabarytowych dział pozwoliło odeprzeć atak wroga. Ostatecznego rozwiązania bitwy dokonała polska kawaleria, która całkowicie osłabiła siły nieprzyjaciela i przechyliła szalę zwycięstwa na polską stronę.